wypadku, do którego doszło w lipcu 2017 roku, zginęło starsze małżeństwo, 73-letnia kobieta i 77-letni mężczyzna. W sierpniu ubiegłego roku sąd skazał Mateusza D. m.in. na 5 lat więzienia i zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na 10 lat. Do momentu usłyszenia wyroku Mateusz D. przez rok siedział w więzieniu. Po rozprawie sąd areszt uchylił i mężczyzna wyszedł na wolność. Miał jednak stawić się do odbycia pozostałej części kary. Nie zrobił tego. Trzykrotnie pan Mateusz D. był wzywany do stawienia się celem odbycia kary pozbawienia wolności. Było to w listopadzie, w grudniu i ostatnie wezwanie było na dzień 3 stycznia 2019 roku. Mateusz D. za każdym razem składał wnioski o odroczenie terminu stawiennictwa z powodów zdrowotnych. Sąd wydał nakaz doprowadzenia Mateusza D. do aresztu. Nakaz został przesłany do policji. Mężczyzna poszukiwany do odbycia kary 5 lat pozbawienia wolności za spowodowanie śmiertelnego wypadku został zatrzymany w trakcie ćwiczeń na siłowni w Radomiu. Policjanci go tam namierzyli. W trakcie zatrzymania mężczyzna był zaskoczony obecnością policjantów. Mateusz D. zapłacił już po 50 tysięcy złotych odszkodowania na rzecz dwojga dzieci tragicznie zmarłego małżeństwa. Obrońcy Mateusza D. złożyli kasację od wyroku. Wnieśli także o uchylenie aresztu dla swojego klienta do czasu rozpatrzenia przez sąd kasacji.